Siemanko, z tej strony Kolej, witam was w kolejnym odcinku z serii MPG. Widzowie, przykro mi jest to mówić, ale aktualnie widzicie, gdzie zaczynam. Cały czas jestem w bunkrze, niektórzy z was myśleli, że już zginąłem. Otóż nie, jeszcze nie zginąłem. Siedzę tutaj od kilku dni, nie wiem co się dzieje. Tak jak mówił ten gangster, no nie wiem czy można nazwać go biznesmenem, teraz mogę go nazwać gangsterem tylko, że egzekucja będzie w ciągu kilku godzin, a tu siedzę kilka dni. Nie mogę nic powiedzieć, bo faktycznie jakieś tutaj jedzenie dostawałem, ale tutaj jedzenie to nie było nic warte, także z głodu jakby nic nie... No, z głodu nie umarłem, tak? Ale tak to jest. Widzowie, miałbym do was prośbę, taką jedną prośbę. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, bo jak widzicie tutaj nic mnie na razie nie zadowala. Mam nadzieję, że jak zostawicie łapkę w górę i subskrypcję, to troszeczkę humor mi się poprawi, jak to zobaczę, bo słuchajcie, ogarnąłem lewy telefon, jak widzicie, więc tu mogę jakoś sprawdzać mniej więcej, tylko że nie da się tutaj zasięgu sprawdzić jakby. Nie ma tutaj, nie mogę map sprawdzić, to jest lipa, bo nie mogę wiedzieć, gdzie w ogóle jestem. Nie wiem, gdzie ja jestem, także tak to właśnie jest. I więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, wpadnijcie na mojego Instagrama, MegaColis, zafollowujcie mnie tam, bo jest was tam mała, możecie wpaść. Na TikToka i na Discorda oficjalnego MKT. No i też do pani Janiny, bo możecie dać informację, że Jaruś prawdopodobnie w przeciągu kilku dni, bo nie wiem tak naprawdę kiedy, że po prostu już zginie i Jaruś już nie wróci. Także możecie to pani nie przekazać, żeby się po prostu nie martwiła, żeby no nic nie było. No jak widzicie widzowie, po prostu wplątałem się w kłopoty. Kłopoty takie, które no z tego już się nie da wyjść, tak? Pokusiłem się tutaj, ten biznesmen powiedział, że zarobię jakieś duże pieniądze, że legalnie. No pokusiłem się właśnie na tą propozycję, przyjechałem tutaj, no i widzicie jak to się wszystko okazało, także tutaj mój żywot prawdopodobnie się skończy, bo coś tam się nie spodobało w tej pracy, niestety muszę zostać zabity, no nie dało się negocjować z tym chłopem, mam nadzieję, że no da radę. Do kogo ty gadasz? Znaczy ja sobie tak rozmawiam, już o tak rozmawiam sobie po prostu do siebie, bo nie wiem z kim już rozmawiać, od kilku dni mnie tutaj przetrzymujesz. Już się w głupcu poprzestawiało? A to, no przepraszam, bossowi by się nie poprzestawiało? Jak tyle nigdy się... nie byłem w takiej sytuacji. Dobra, słuchaj. Co, już jestem wypuszczony? Wow! Ja pierdzielę! O, Mercedes. A żeś tam nasrał w te kartofle? Nie, tutaj to musiałem gdzieś, tak? Ale w końcu wyszedłem, troszeczkę powietrza. Od razu się lepiej oddycha mi tutaj, ja pierdzielę. Dziękuję, boss. Myślałem, że będę musiał siedzieć tutaj cały czas, tak? Nie trzeba będzie. Dobra, słuchaj. Tak? Chodź. Gdzie jedziemy? Siadaj. Jedziemy, no wsiadaj. Gdzie jedziemy? Kapotnąć się. Nie, to tak to ja nie chcę, dziękuję. Nie, dziękuję. Dobra, więc tak się robimy. Pitbull. Uciekamy, dobra. Pitbull. Dobra, nie, bo on zawołał tego pitbulla. Nie, żartuję! Wsiądziesz czy nie? Dobra, wsiądę, już siadam. Jejku. Dobra, jedziemy teraz. Powiedziałem, las. Tylko żeby nie las. Tak jak myślałem. Nie, żartuję oczywiście. Nie las? Las to taki przysłowiowy. To w takim razie, gdzie jedziemy? To jakoś dogadamy się, boss? Dogadamy się w ten sposób. Mogę, tak jak mówiłem, mogę coś pracować, mogę coś robić. Tak jak mówiłem, no mogę po prostu pracować. Ale ty się nie nadajesz do roboty. I co, i to tak... boss tutaj jeździ, to po prostu tylko nadaje się, żeby mnie odstrzelić? Nie no, odstrzelić może nie. Czyli mam rozumieć, że to jest dzisiaj dzień egzekucji. A jakieś, można tak to ująć. A jakieś ostatnie życzenia może? No ale to nie jest koncert życzeń. Ja pierdzielę, boss. Proszę, ja mogę coś robić, naprawdę, tylko żeby mnie nie zabijać. Ja jeszcze muszę wrócić do siebie, do Polski, do mojej rodziny, do znajomych. Tyle jeszcze życia jest, tyle planów mam. Chcesz, nie... to możemy coś tam wysłać do twoich znajomych. Nie tak się umawialiśmy, ale co wysłać? Jakieś ucho czy coś. Słucham? Tu chodzi o to, żebym ja wrócił, a nie ucho. Żeby... Bo ja niestety nie ma takiej możliwości. Dogadajmy się, ja nawet mogę zapłacić. Mogę zapłacić, mogę dać 10 tysięcy polskich złotych nawet. 10 tysięcy?
Naprawdę, 10 tysięcy polskich złotych nawet mogę dać. Nawet 20, tylko muszę pożyczyć. Moja szczotka do kibla kosztuje 3800 dolarów. No, w takim razie myślę, że tutaj w ten sposób się... Gdzie my jedziemy? Gdzie my jedziemy? Na jakąś górę? Powiedzmy, że przysłowiowy las. Słucham? A lubisz zjeżdżać na snowboardzie albo na nartach? Snowboard, narty... Lubię nawet, tylko nie umiem. Ale lubię. A zastanawiałeś się, jak to jest zjechać na snowboardzie albo na nartach? Bez śniegu i bez nart i snowboardu? Co? Nigdy się nie zastanawiałem, boss, ale mam nadzieję, że to mnie dzisiaj nie spotka, tak? Mam nadzieję, że to nie są jakieś... Mam nadzieję, że to są jaja właśnie. No co, nie chcesz? Nie dziękuję. Nie dziękuję, naprawdę, nie dziękuję, boss. Ja stąd idę już. Ja muszę wrócić. Nie pajacy, słuchaj, mówiłem ci, że masz GPS-a i masz detonator. Zdenerwujesz mnie, to przyciski pójdą w ruch i cię wysadzi. Poza tym tu już nie uciekasz, bo tu są koledzy, tak? Dobra, wysiadaj. Dzień dobry, witam. I co idź teraz? A co tam jest? Co tam mnie czeka? Dobra, chodź ze mną. Tylko nie kombinuj. Dobra. Bo pamiętaj, że snajperzy na ciebie patrzą. Widzisz tamtą górę? Tam. Chodź. Jaką? Tamtą górę, ośnieżoną tak lekko. Widzę, no. Możesz tam pomachać. Tam jest snajper? Jest. Yo. Boss, proszę. Ja muszę wrócić. Muszę wrócić. Nie mogę tu zginąć. Przestań się mazać, chodź. Co ja teraz zrobię? I co po co my tutaj przyjechaliśmy? Nie rozumiem, co jakieś kurde zamki? Fajny zamek w ogóle, co ty sądzisz? Co o nim sądzisz? Zamek, it's good. Fajny, taki stary. Ogólnie to było takie jakieś historyczne miejsce, nie powiem o co tu chodziło. No ale tu dużo turystów przyjeżdżało, no nie? Mhm. No i wiesz, tak, denerwowało mnie. Denerwowało. Połamane, coś tu się działo? Tak, czy starości? Tak, właśnie chcę ci to opowiedzieć. Przyjeżdżało tu dużo turystów, zwiedzać, robić sobie zdjęcia i tak dalej, no i wiesz. Udało mnie to trochę, że psuło mi to interesy. Musiałem trochę bardziej uważać. Więc zrzuciłem tutaj. Bombę? Troszkę. Nawet nie jedną, no. Boss jest naprawdę. Coś z głową. Nie przyjeżdżają i mnie denerwują przynajmniej. Psychik. Co? Psychik to imię mojego psa, wspominam. Dobra, chodź. Gdzie? Stawaj tu. Gdzie? Przy kiblu. Czemu? Stań przy kiblu. Co jest grane? Szybko. Co tu się dzieje? Pitbull. Nie. Pitbull. Nie, spokojnie. O co tu chodzi? Dobra. Chodzi po prostu o to, że jak wybuchniesz, żebyś się za bardzo tu nie rozbryzgał, żeby nie było za dużo sprzątania. Nie, dobra? Spokojnie. Dobra, już staję, już spokojnie. Ty wrogu. Tylko wiesz co, poczekaj, bo mnie trochę na pęcherzu ciśnie, ja bym poszedł się odpryskał przed seansem. Dobra? No dobra. Zanim cię po prostu rozsadzę, to pójdę się wysikać. Dobra. Okej. Nie ruszaj się stąd, dobra, bo... Dobra. Spokojnie, czekaj. Dobra, będę tu stał. Czekaj, tylko dam znać snajperom. Dobra, ja nie będę się ruszał. Dobra, nie możesz się ruszać. Dobra. Pamiętaj, że snajperzy wiedzą, że jak się ruszysz, to jest po tobie. Okej, dobra, ja już się nie ruszam. A wtedy będę bardzo zdenerwowany, bo... Dobra, nie. ...zepsuty seans. Nie ruszam się, dobra. Ja pierdzielę, tu jakieś helikoptery, tu jakiś samolot poleciał. Jakieś helikoptery, nie. Widzowie. To są moje ostatnie chwile. To są już moje ostatnie chwile, to będzie egzekucja. Co? Co tam się... Co tam się dzieje, kur... Co tam się... Jakie strzały? Ja pierdzielę, zaraz do mnie przyjdą pewnie. Nie da się tu uciec jakoś? Kur... Po tych... Nie, dobra, nie będę, bo snajper do mnie celuje. Ale się tam strzelają jakoś. Ja pierdzielę. Dobra, tylko żeby nic... Nie no, to są moje ostatnie chwile, zostawcie łapkę w górę i suba. Bo już, to już tak na ostatnie chwile możecie zostawić. O, coś ucichło. Kurde, no już tam nie słyszę tych strzałów. O cholera. Kurde, ktoś tu...
Ktoś tu idzie. Nie, widzowie, to już jest chyba to. Muszę... Kurczę, kurwa, zamknę, bo strzelę, będę strzelać. Proszę tylko do mnie nie strzelać. Słyszę, że ktoś tu przyszedł. Proszę do mnie nie strzelać, ja się nie ruszam, tak jak umawialiśmy się. Tylko się jeszcze dogadamy. Tylko proszę do mnie nie strzelać. Spokojnie. Jaruś, kurwa, co ty się tu fasujesz? Co? Pani Janina? O, skurwesyn! Co pani tu robi? A co ty tu płaczesz w kiblu? Pani Janino, oni chcieli mnie odstrzelić tutaj! Zbombardować! A gdzie? Pani Janino, jak... No nie mogę w to uwierzyć, że panią widzę tutaj! Jaruś, ty nie będziesz mógł uwierzyć, jak przed bramę wyjdziesz! Ale uważa pani Nina, bo tu snajperzy mówili, że snajperzy jacyś celują. Jak tam ci snajperzy to już w samych kalotkach popylają. Słucham? Nie, noż, naprawdę. Się wytykali, słuchaj. Dziękuję. W kalotkach. Naprawdę. Dziękuję, że pani tutaj przyleciała. Ja nie wiem, jak pani to zrobiła, ale pogadamy o tym później. Musimy stąd spierdzielać. Samolotem. Dobra. Samolot? Ale po co spierdzielać? Spokoj. Nie, pani Janino. Ja już za dużo złych rzeczy przeżyłem. Dobra. Dobrze. Uważa pani, bo tutaj boss gdzieś poszedł się wysikać. Boss też w galotkach pobie. Co? What the fuck? Nie ale mogę. Ale tam nie wiem, co z nim chłopaki zrobi. Gadali, że się zajmą. What? Dobra. Wzięli go, spakowali na Hammera i pojechali. Dobra. Nie wiem. Uważa pani, bo tutaj tu stało dwóch. Ta, to chodź! Tu stoję teraz! Kazała im się rozebrać i pić kole! Tu! What?! Ha! O, skurwesyn! Się popłakali jak małe dzieci! Musiałem mu, przepraszam! Ale mu pokazałeś, Jaruś! Dobra, może ja cię, chodź! Dobra! Chodź, bo już mam kurwa dość. Dobra, siadam. Wracamy na farmę. Jedziemy, wracamy na farmę, pani Janino. No nie mogę w to uwierzyć, że panią widzę. Tu już kurwa dosyć. Czy to jest sen, czy nie? Muszę... Nie, to nie jest sen, cholera jasna. Co ty się tłoczysz, ten głupi łeb? Nie, pani Janino, gdyby nie pani, prawdopodobnie już bym teraz zginął. Serio, szczerze, oni chcieli mnie zbombardować. A gdzie? Bombardujemy! Chcieli mnie wysadzić, naprawdę, chcieli mnie wysadzić. Mało brakowało tego, żeby mnie wysadzili. I pani Janina, właśnie, ten boss poszedł się wysikać. I nagle słyszę strzał, jakąś strzelaninę, co tam się działo? Jak się wysikać? On poszedł się chyba osikać. Cały mokry bieg. O skurwesyn. Nie wiem, no ja słyszałem strzały jakieś, to pani Janina tutaj strzelała? To pani Janina sama jest? A co to? Dziaka sama! A co to tam? Ja słyszę jakieś bomby co chwilę, co tam się dzieje? A szkoda gadać, Jaruś! Bo chłopaki tam się jeszcze bawią! Chłopaki? Jakie chłopaki? No, szkoda gadać! Latają helikopterami i strzelają! Ja im gadałam, że już tam dobra! Bossa pognali to ten, bo my odkryliśmy, że tam jakaś rezydencja. Willa, główna, jeszcze kurwa trzy jakieś mniejsze. Tu jakaś produkcja, słuchaj, tak, jakaś farma, magazyn. Tak jest. Tam w mieście też coś jest. Jest jeszcze, jeszcze kurwa jakaś restauracja, słuchaj, z bunkrem. No to ja w tym bunkrze siedziałem. No, ja wiem! A skąd pani Nina wie? Dlatego ja nie kazałam im bunkra bombardować i tej rezydencji średniej, bo na początku ty tam byłeś, ale później już byłeś w bunkrze, to rezydencję pozwoliłam. Mm-hmm. A teraz podobno się właśnie tutaj cię przywiózł, to i bunkier pozwoliłam. O kurczę. Ale słuchaj, ta restauracja... To kurwa śmierdzi gównem! Tam podobno mięso w kebabie z ludzi było. Skurwesyn, no, to jest... No, ci gadam, to na samych kurwa przekrętach. Pani Janino, naprawdę dziękuję, że pani Janino po mnie tu przyjechała. Gdyby nie pani, to już bym nie żył. Naprawdę.
Nie, spokojnie. A skąd tam, pani Janina widzi? Chłopak jeszcze tą rezydencję chyba tłuką. Ja pierdzie. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze temu chamowi, temu bossowi. A skąd bo pani Janina wiedziała? Przed chwilą przez walkie-talkie gadali. No dobra, ale skąd pani Janina wiedziała, że ja tu jestem? No ja wiedziałam. Kontakty uruchomiłam i się podowiadywałam, tak? Czy, a widzowie przekazali pani informację? Poprosiłem. Tak, widzowie pisali. Widzowie, widzowie dziękuję. Mówią, Jaruś w Kolumbii pijany leży. Tak pisali. Nie, jak pijany? Widzowie, nie, co wy żeście przekazali? Dobra. Żartuję. Widzowie mówili, Jaruś w opałach w Kolumbii jest. W bunkrze tak. Nieżywy. Tak, to ale... prawda. I właśnie ja się dowiedziałam od widzów bożych. To spokojnie, prawda. Jaruś. O, tu jest... O, właśnie... skurwysyn! Co to jest? Tak, to jest samolocik transportowy. Bombowiec. Ja... My tu wjeżdżamy? Ja, no lecimy na farmę, no kurde, Jarek. O kurde. Ale jaja, pani Janino. A fajnego samolocika ogarnęłam. Mogę go zobaczyć na zewnątrz? O proszę, ja, o proszę. Chodź. Poczeka pani, muszę tutaj w ten sposób. Dobra, już idę. Ale to fajnie jak wygląda. Jak się podoba? A fajne helikopter. Samolociki i helikopterki ogarnęłam. Ja pierdzielę, nim można strzelać. Tak, ale jedyny minus, że tu mało rakiet w nich, bo chyba tam ponad 20 lekko. To co tu można wysadzić 20 rakietami? Ja pierdzielę, co to jest, skąd pani to ma? Ja nie wiem, skąd pani Janina to ma? A w stodole starej stał, se myślę, się ma kurzyć, to wezmę. Ja pierdzielę, to co pani Janino, lecimy? Jo, lecimy! Bo nie ma co tutaj w tej Kolumbii, ja już tu nasiedziałem, naprawdę, już za długo. Tak, bo to słuchaj, kurwa, dobra. Nie ma co. Dobra, to poczeka pani Janina na mnie. Lecimy. Chodź, no chodź, wsiadaj. Dobra widzowie, jak widzicie, my tutaj już lecimy z panią Janiną. Kurde, pierwszy raz czymś takim w ogóle mam przyjemność Jaruś, lecieć. Co, ja dobra kierowczyni, co? Dobra, pani Janino, tylko ja się boję, kurde, latać tak wysoko. I nie spokojnie, wiem, ja tu... kiedyś byłam pilotem w wojsku. Ja pierdzielę. Widzowie, kurde, że to się udało. Dziękuję jeszcze raz, pani Janino, że pani po mnie... A nie ma sprawy, to trzeba dla widzów podziękować. Widzowie, bo również oni pomogli dziękuję. Dużo. Widzowie, również wam bardzo dziękuję, że powiedzieliście pani Janinę, że właśnie ja jestem w Kolumbii i chcą mnie tutaj zabić, bo gdyby nie wy, to też prawdopodobnie pani Janina by nie wiedziała o tym, że tutaj jestem. No ja, no bym nie wiedziała. Także dziękujemy, dziękujemy widzowie. No i co, my aktualnie lecimy właśnie do, no na chawirkę, tak, do Polski w końcu, do Polski, na moje gospodarstwo, w końcu, no nie wiem co mam po prostu powiedzieć, tak, zostawcie ja łapkę w górę. Ja to mogę podsumować, Jaruś. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i wpadnijcie na kanał do pani Janiny, no proszę pani Janino, niech pani Janina powie. Człowiek niewielbłąd wybić musi. O, to prawda akurat, a to akurat prawda. Muszę więc sobie. Jedziemy się wypić. Napiszcie hashtag udana akcja, hashtag akcja, wpadnijcie na kanał do pani Janiny, zostawcie łapeczkę w górę, suba na Instagrama, wpadnijcie na Discorda oficjalnego MKT i na TikToka, a my już niedługo prawdopodobnie będziemy w Polsce, także trzymajcie się i do następnego. Siemaneczko. Do widzenia, pa, pa.